Czyli witajcie, mamy 37 kwietnia i w sumie dawno nic nie było, więc dzisiaj mamy plan taki, że jedziemy w jedno miejsce zobaczyć, czy są takie starocie, jakby piknik taki można powiedzieć. Miejsce wystawowe, gdzie jakieś stare rzeczy są, można kupić. A później, jak tego nie będzie, to jest plan jechać na motobazar w Toruniu, bo dzisiaj jest, więc jedno blisko drugiego jest. Więc taki mamy plan na dzisiaj. Więc co? Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w dalszej części. Także ja już jestem po obejściu całego targu tutaj, czy przy targu, jak tokolwiek nazwać. Widzieliście pewnie w przebitkach, jak to szybko wyglądało. Ja szukałem tylko czarnych tablic, ale nigdzie nie znalazłem, ale było jakieś stare monety, jakieś części do rowerów, motocykli, jakieś tarcze do siwierki kątowej, różnego typu rodzaju obrazy, nieobrazy, ciuchy, kwiaty, rowery, wszystko było, co chciał, to pewnie by znalazł. Ja akurat czarnej tablicy nie znalazłem, ale teraz idziemy na motobazar i zobaczymy, czy tam coś znajdziemy ciekawego. Także jesteśmy na motobazarze i na dzień dobry przy wejściu mamy Poloneza przejściówkę w ładnym stanie, jak na przejściówkę, jak na Poloneza. Na OZ-ach te felgi bym chciał do swojego, ale to już tam. O, tapicerka ze szmaty. Najgorsza tapicerka.
Gemendo.com. 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 Gemendo.com.
autobazar można uznać za zakończony. Tak jak widzieliście, jeszcze wam pokazałem samochody, jakie stoją poza jakby miejscem wyznaczonym, czyli na parkingu. Więc trochę tych samochodów takich ciekawych było. A tak to wiadomo, popularne jakieś tam auto współczesne. Także możecie subskrybować, lajkować i widzimy się w kolejnym materiale. Będzie to pewnie jakiś test, jak mi się wydaje, ale to zobaczymy. Także trzymajcie się cieplutko.